ale tu ładnie, co? Podoba ci się? No ładnie, ładnie. A przyjedziemy tu pod namiot? Nie. Dlaczego? Nie lubię pod namiotem spać. Jezu, to jest coś nieładnie. No więc tak, musimy gdzieś się rozłożyć. To jest dość płytko, daleko. I teraz muszę znaleźć najlepsze miejsce. A w ogóle zobaczcie, jaki ładny piaseczek, jakie jasne dno. Tutaj jest troszeczkę ciemniej, ale ja tam dalej widzę przy świty, że to dno jednak tutaj jest dość jasne. Dlatego dzisiaj zastosujemy jasną zanętę. Taki mam plan, czułam, że nas to tutaj spotka. Ale się tu rozejrzę, gdzie tu się skrzynkami najlepiej ustawić. I co? Możemy rozładowywać sprzęt i łowić, łowić! Ostatnio tak mnie zżarły komary i te muchy końskie, że zainwestowałam w środek, bo już tutaj czuję, że gryzą. A moją krew kocha wszelkie robactwo. Wiecie, że miałam z 20 kleszczy w życiu, już ponad. Operatora i was też trzeba wypsikać. Dobra, o, ciekawa łupie w plecy. Teraz trzeba się jakoś rozstawić rozsądnie. Na zdrowie. Dzięki. A więc tak jak wam mówiłam, dno jest tutaj jasne i stwierdziłam, że zastosuję jasną zanętę. Taką bardzo grubą, treściwą. I to wiecie, to jest zwykła zanęta Stila. Nie jakiś wypas. Bardzo dobrze mi się sprzedaje w sklepie, więc stwierdziłam, że ją wypróbuję. Pachnie bardzo ładnie. Chcesz powąchać? Powąchaj. Co czujesz? Nie wiem, karmel. Karmel tak chyba, ja bardziej wanilię tu czuję. W smaku jest słodka. Dobra. I teraz tak. Musimy ją elegancko domoczyć. W ogóle dzisiaj, słuchajcie, nie będziemy wyjątkowo dawać gliny do zanęty. Zanętę chcę podać tylko na start. Potem już w ogóle nie będę donęcać zanętą, tylko samą gliną z robakami. Ale to jest, trzeba będzie tej kleju trochę dorzucić, bo to takie jest normalnie mało co zanęty, większość ziarna. Zobacz. Jeszcze tutaj, co tutaj damy? Damy kolera do tego, bo akurat koler mam przy sobie. Żeby to nam jeszcze bardziej związało. Jest teraz idealnie. Dzisiaj będziemy łowić dość długo, bo tutaj jest blisko, dość płytko. I tak, oczywiście znowu stawiam na czerwone robaki. Tylko wybierzemy z nich trochę ziemi. Na pojemniczkę. Tu mamy całe robactwo. Będziemy też używać tego na haczyku na pewno. I musimy zająć się gliną. Żeby było wygodniej. I teraz pokażę wam, troszeczkę mam z Lukersa, nie za wiele, ale zawsze coś. I go od razu bezpośrednio wrzucam do glinki. Rozproszę go kolerem. Powinien ładnie nam się rozproszyć. O, pięknie. Możesz dać na to zbliżenie. Jak pod wpływem kolera pięknie ten jokers nam się rozprasza.
ładnie zawieszam. O, jak widzicie, tak przez tą glinę przebija się ładnie nam jokersik. I teraz dorzucimy do tego wszystkiego troszeczkę pociętego robaka. Tak oto zestaw do donęcania jest przygotowany. Więc tak, tym donęcamy, a tym będziemy robić nęcanie wstępne. Bo to jest tylko kilogram zanęty. A tutaj mamy z 1,5 kg gliny, do tego, tak jak widzieliście, garść, taką większą jokersa i troszeczkę dendrobeny dwójki. Tam znalazłam taką fajną dziurkę. Jest 0,5 metra gruntu więcej jak gdzie indziej. Teraz kuleczki z robaczkami. Prawie są spadek. Co za celność, proszę Państwa. Czy będzie powtórka? Oj, to wszystko wiem. Tym razem. Czy weźmie nam jakaś ryba? Czy operator znowu będzie zawiedziony, że nie ma filmu? O to jest pytanie. Czuję presję. I to czuję presję nie waszą, tylko czuję presję operatora. Miejscóweczka podnęcona. Potnę teraz troszeczkę robaczków, które założymy na haczyk, bo nas tu małe rybki interesują. O, już jakieś zielsko mamy na haczyku. Zieleninkę. Słuchajcie, mam pierwszą rybkę, ale jazda! Ale jazda, pierwsza ryba! I to leszcz, ja już widzę po tym pyszczku moim słodkim, że to jest pan leszczyk. A, panowie, panie, leszcz z PZW. I to z jeziora. Oczywiście wiecie, nie jest za byczy. O taki, ale pierwszy. A, ale się cieszę. Na razie trafi do siateczki. Ale powiem wam, że byłam już trochę załamana, bo zadzwonił do mnie znajomy z jeziora innego i mówi, że jest na metodę i nic nie łowi. Ja mówię, kurczę, może jakiś przypadek, on jest gdzieś spod Gorzowa. Mówię, to daleko, to pewnie nie będzie miało znaczenia, ale dzwoni potem do mnie drugi znajomy. Był na nocce też na jeziorze, w okolicy. Kurde, nic nie złapali. Mówi, że nawet nie bąblowało się, sypali ziarnem całą noc. Zawsze rano mieli jakieś liny czy coś, a dzisiaj nic. I ja mówię, o kurde, chyba znowu mam przesranę. A tu proszę, pierwsza ryba, aż mi się ręce trzęsą, nie mogę robaka nałożyć. Trochę te uklejki mnie niepokoją tutaj, bo widać, że ładnie chodzą. Już ukleja. Kurde, no niedobrze. Od razu zżerają całego robaka. Patrz na spławik, widzisz jak tańczy? No nie, ukleja znowu. Skąd tu te ukleje cholerne?
na jeziorze, będę miała święty spokój z nimi. A są takie pazerne, że zaraz wszystkie robaki mi zażrą. Pogoda jest idealna, nie jest za gorąco, nie jest za zimno. O, mam coś większego. Chyba leszczyk? Zaraz zobaczymy. Może przyjdą te większe. Nie kręć tą główką. Podniosłaś za wysoko, ty po co? Nie kręć tą główką. Nie umiesz łowić czy co? Wiesz co, nie denerwuj mnie, bo naprawdę popłyniesz. Mogłaś go spokojnie holować, a nie podnosić. Wielki znawca od siedmiu boleści. No, ślus jest na żyłce. Nie mam. Miałam. To właśnie mógł być okoń, bo tak wszedł od razu pod brzeg. Tak pięknie, tak agresywnie pod brzeg. Taki, chociaż ślus jest kurde na... Patrz, od razu się tutaj zostałem. Patrz. Ale tu będzie ukleje. Ale te ukleje tutaj jakieś takie są kurde prawie, że patelniowe. Zobacz, jaka ukleja. Kuźwa, a jaki ma tłusty brzuch. Wiem, może one są w tarle, ale jakby były w tarle, to by chyba nie brały. Zaraz wam pokażę. Ale łykła. Chodź tu. A za jaki ona ma napompowany brzuch. Jaka jest tłuściutka. Widzisz? To jest fat ukleja. Fit ona na pewno nie jest. A, było. Za szybko, Patrycja. W ogóle za blisko, dlatego też było przegruntowane mocno, bo przed samą tą dziurką, o której wam mówiłam, postawiłam ten zestaw. O, a teraz już będzie okej. Patrzcie, co tam się dzieje z tym spławikiem. Ściągnął całego robaka. Trzeba go poprawić, bo cwaniaki będą ciągać za końcówkę. Jest, mamy coś, ale ukleja. Co mamy? Okoń, patrzcie, okoń mały. Mały, złośliwy okonek. Mały leszczyk. Leszki dzisiaj zbieramy, a potem zwrócimy im wolność. Ale widać, że było, że tam już był kuty. Czyli już drugi raz się dał komuś nabrać. Mamy. O, ładniejsza ryba. O, widziałeś to? O, co to jest? Nie za duże, ale strasznie waleczne. Co to? Krąb. Ja! To ja jadę na jezioro, żeby odpocząć. A tu krąb. Jeszcze jaki agresywny krąb. A już się podnieciłam, że jakiś lin.
krąty ją prześladują wszędzie. O! Ty, nie mogę tego podnieść. O kurwa, strzeliło mi wszystko z zestawem. Co to było? Czy wy to widzieliście? Czy wy to widzieliście? Wiecie co, ja nie wierzę w to, co się stało teraz. Przysięgam wam, że normalnie w to nie wierzę. Ale była moc. Widziałeś to, Marcin? No. Pewnie zaczep. Kuźwa, jak mi to wędkę do wody wciągnęło. Dobra, szybko, słuchajcie, nie ma jaj. Szybko zmieniam zestaw i lecimy dalej z koksem. No co zrobić? Zdarza się. Topię się. Ostatnio chciałam utopić operatora. A teraz muszę utopić siebie. A czemu go zerwałaś? Strzeliła żyłka, nie wytrzymała. Ja wędki nie mogłam kwiatki w dole. Nie, to co się wydarzyło, to jest jakiś kosmos. Kosmos. Żeby uwolnić rybkę, bo się ta siatka tak złośliwie wplątało. Taki ładny. Może krąb, no. Chyba lew. Chyba jednak lew. Ale taki. Taki sobie, o. No stój. Bezości. Bezości? Pewnie jakiś krąg. Może i leszczyk, czy złoci. Tutaj te leszczyki takie ładne, złote są, wiecie? A za bok go chyba haratnęłam. Albo się zaplątał teraz. Nie, zaplątał się chyba. O, no zaplątał. Jeszcze cię zapuścił. Uj. Buziaczek do kamery. Mua. Mieliśmy być 3 godziny, a nie 4. Dobra. Tak ci już tak nic coś nie bierze. Bierze mi cały czas ryba. Taka drobna, no to to ile tego będzie brała? Jaka drobna? Zaraz przyjdzie duża. O! O! Co to takie waleczne? O! Albo coś za bok, albo mamy coś większego. Największy dzisiaj. No piękny. Ale ładnie. Ten jest śliczny. Ale tłuściok, co? Piękne dzisiaj. No. Może jeszcze jeden się trafi. Siedź. Aż ty. Za szybko. Za szybko go chciałam mieć.
pazerność. O, jak oślinił mi. O, mam ładniejszą rybę. Chyba, przynajmniej tak w pierwszym kontakcie. Będzie ładna. Ale leszczyki weszły nam teraz. Ja pierniczę. Spadła. Ha, ha. Pięknie weszły te leszczyki. Taktyka była dobra, na pewno tu jeszcze wrócimy. Mam parę fajnych pomysłów na odcinki. Zaraz zobaczymy, co w tej siatce nam się zebrało. I zbieramy się do domu niestety. Niestety. Ale było pięknie. Mimo średniej pogody. I stała się magia. W 5 sekund wszystko posprzątane. Tak, chciałoby. Tak by się chciało. Tylko duże rybki dzisiaj wrzucałam do siatki. Znaczy starałam się te większe. I to zobaczcie, takie ładne leszczyki powpadały. Już nie będę ich grębić, ale śliczne, co? O. Dzisiaj mam małą siateczkę, ale chlapią. A. No, więc to jest, dzisiaj jestem naprawdę zadowolona. Może nie są to wielkie ryby. Poszty. Płoteczka już chce wolna być. To niech wraca. Na wolność. Wracają oczywiście do wody. Proszę bardzo. Rośnij chłopaków w siłę. I mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy za parę lat. Nikt cię nie zje. Połowione. Niedosyt, bo ryba, sami widzieliście, co na tym kiju się działo, to jest po prostu... Nie chcę o tym myśleć, muszę to dzisiaj chyba zapić wieczorem. No, a my się zbijamy i do zobaczenia w następnym odcinku.